ciężko mi stwierdzić na tą chwilę, mogę ewentualnie zrzucić albo może na to, na aklimatyzację, może właśnie tej aklimatyzacji tutaj nie przyszedłem. Jest to, wczoraj no, czułem się bardzo dobrze i wróciłem tutaj do was i czułem się, żeby po prostu, że będę walczył w półfinale, a dzisiaj jakby chciałem, a te nogi jakoś tak nie podawały do przodu właśnie. Gdzieś tam trzy płoteczki były ok, a potem jakoś tak trzymałem jakby krok, ale on już nie był taki właśnie energiczny. Jakoś jakby nie trafiłem właśnie w ten dzień właśnie tego półfinału. No będę musiał wyciągnąć wnioski, ale się nie załamuję i właśnie przyszły sezon jakby stoi otworem. Znaczy wydaje mi się, że żeby te 50 sekund biegać, no to wydaje mi się, że jednak gdzieś tak w granicy 49.0 dałbym, wydaje mi się, radę, chociaż ciężko to stwierdzić, to trzeba jednak pokazać na bieżni. Może jakby ten długi sezon daje siwe znaki, ale może właśnie ta objętość jakoś wpłynie na kolejny sezon olimpijski. No może właśnie te siły jakoś tam gasną i jednak trzeba powiedzieć, że już wystarczy na ten sezon. No, ale nie ukrywam, że właśnie jutro wstanę i będę właśnie czuł się dobrze i będzie tak samo dobrze. No zobaczymy, może po prostu na piąty, jutro będzie piąty dzień, na szósty już będzie, wydaje mi się, w porządku i wtedy to będzie właśnie odpowiedź na to, co się wydarzyło w półfinale. W tym sezonie pokazuje, że jednak idziemy w dobrą stronę. Już 3 lata współpracy z moim nowym trenerem daje to do siebie, że jednak ta praca idzie w dobrym kierunku. No jeszcze brakuje mi takiej odbudowy właśnie waleczności właśnie na tych płotkach.